otwieram 20. sesję Rady Miejskiej w Czersku, zwołaną na dzień 27 kwietnia 2017 roku na godzinę 11. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Burmistrz Czerska, Panią Jolantę Fierek, witam Wiceburmistrzów, Pana Mateusza Rycowskiego i Pana Grzegorza Klausę, witam Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, Pana Wojciecha Remowicza. Witam sekretarza gminy, pana Tomasza Stolczmana, skarbnik gminy, panią Jolantę Słuczyńską. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Czersku, pana Pawła Karpackiego. Witam pracowników urzędu, mieszkańców, sołtysów, przedstawicieli mediów. Dziękuję bardzo za przybycie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych. Stanowi to kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Porządek obrad otrzymali Państwo z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję, czy do zaproponowanego porządku obrad są uwagi. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, proszę o zmianę porządku obrad następującą. W punkcie 10 porządku pod literą D w pierwotnej wersji była uchwała dotycząca zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Rytel o numerze 30/296/14. Proszę o wprowadzenie zamiast tej uchwały, uchwały o tym samym numerze, jednak dotyczącej przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza w roku budżetowym 2017. Radni otrzymali projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będą to dwa wnioski. Wykreślenie uchwały i wprowadzenie w to miejsce drugiej uchwały innej. Czy są inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Rytel? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia głosów za. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Od tego momentu w sesji uczestniczy 21 radnych. I kolejny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad w punkcie 10d, wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/284/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza w roku budżetowym 2017. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Wniosek został przyjęty. Nieprzywitalny jest z nami również przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku. Witamy na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu trzeciego i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Projekt protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady, dodatkowo przesłany radnym w wersji elektronicznej dnia 19 kwietnia. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się, złożenia ewentualnych uwag. Drobne uwagi, które zostały złożone, zostały uwzględnione w protokole. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby obecnie jeszcze złożyć uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Protokół został przyjęty.
Punkt 4 porządku obrad. Sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie między sesjami. Strona druga, materiałów sesyjnych. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja chciałaby się zająć stanowisko w tej sprawie? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych ma uwagi, zapytania do tego punktu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie burmistrza do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Informacja o przebiegu prac zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. Strona 6 materiałów sesyjnych. Informację otrzymali Państwo z materiałami. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja chciałaby się odnieść do informacji? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych ma uwagi, zapytania do tego punktu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że informacją o przebiegu prac zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Rada Miejska przyjęła do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Czersk oraz oferta Powiatowego Urzędu Pracy. Jest z nami dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Wojciech Adamowicz. W materiałach sesyjnych otrzymaliśmy obszerną informację na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Proponuję, abyśmy wprowadzili taką formułę zapytań ze strony radnych i odpowiedzi ze strony pana dyrektora. Otwieram zatem dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Bieliński. Panie przewodniczący, szanowna rada, mam takie zapytanie do pana dyrektora. Jaki jest klucz, czy jakie są obowiązują zasady przy podziale środków z Urzędu Pracy na prace interwencyjne, czy tam jak nazwać prace publiczne w poszczególnych gminach? Od czego to zależy i jaki jest parytet właśnie podziału tych środków? Witam Państwa, witam Pana Przewodniczącego. Odpowiadając w miarę zwięźle na to pytanie, przede wszystkim ten temat negocjacyjny dotyczy robót publicznych. Roboty publiczne są finansowane z podstawowego źródła, jakim jest Fundusz Pracy, dzielony wzorem algorytmowym i corocznie przed pierwszym posiedzeniem Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawiamy analizę i oczekiwania samorządów, która jest opracowana na podstawie wymiany informacji realizowanej pod koniec grudnia danego roku. To, co przyjmujemy jako kwotę bazową do negocjacji w kontekście organizowania prac w systemie robót publicznych w danym roku budżetowym, jest wykonanie z poprzedniego roku. I ta propozycja jest kierowana do poszczególnych samorządów. Jeżeli samorządy znajdują dodatkowe środki, które są potrzebne na organizowanie robót publicznych na terenie poszczególnych samorządów, takie kwoty są przypisywane jako propozycja limitów na organizowanie robót publicznych w poszczególnych samorządach. To, co zrobiliśmy w tym roku jako nowum, to zaproponowaliśmy przy pracach nad stworzeniem robót publicznych w roku 2017 wydzielenie pewnej grupy osób bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia. To jest efekt rozmów czy sugestii organizacji pozarządowych, które w swoim temacie widzą potrzebę większego wsparcia dla osób powyżej 50. roku życia. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach organizowanych przez biuro poselskie posła Aleksandra Mrówczyńskiego i właśnie z inicjatywy takiej oddolnej zaproponowaliśmy zwiększenie kwoty refundacji przy właśnie możliwości zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Także to jest jakby podstawa, która wynika z współpracy z
naszymi samorządami lokalnymi. Ten drugi program, o którym Pan wspomniał, prace interwencyjne, one z uwagi na to, że są tak samo opisane w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, niezależnie czy są organizowane przez sektor finansów publicznych, czy przez przedsiębiorców, są takie same reguły kontynuacji zatrudnienia po zakończonym okresie finansowania w ramach podpisanych umów. W związku z tym tutaj przy organizowaniu prac interwencyjnych nie ma żadnego podziału. Jeżeli samorząd uzna, że organizacja pracy w systemie prac interwencyjnych jest zasadna, są środki na uzupełnienie wynagrodzeń plus to, co najważniejsze, kontynuowanie tego zatrudnienia po zakończonym okresie finansowania. Także nie widzę tutaj żadnych barier, żeby w tym systemie współpracować z samorządami. To, co realizujemy też od kilku lat, to w ramach tej współpracy z samorządami, które realizują w większości prace porządkowe w systemie robót publicznych, po podziale tej wstępnej kwoty, która zapewnia realizację pewnych zadań w pierwszym półroczu danego roku, w drugim półroczu, i to powiem, udaje nam się pozyskać z rezerwy ministra pracy dodatkowe środki pod konkretny program, jakim są roboty publiczne. I te roboty są realizowane w końcówce roku, kiedy dodatkowo są potrzebne prace na terenie samorządu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny pan Czesław Niesiołowski. Panie dyrektorze, ja mam pytanie dotyczące dofinansowania dla osób, które chcą rozpocząć działalność. Słyszę głosy, że niektórzy nie mogą takiego dofinansowania dostać, ponieważ piszą to, co jest zgodne z prawdą, a żeby je dostać, trzeba pisać to, co jest wysoko punktowane i to, czego oczekują urzędnicy. Kolejne pytanie, czy są takie przypadki w naszym powiecie, że niektórzy już więcej niż raz takie dofinansowanie dostali, gdy inni w ogóle przez lata nie mogą nic dostać? Dziękuję bardzo. Proszę, panie dyrektorze. Dotacje jako jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są w strukturze wydatków nie tylko Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, ale każdego z urzędów w tej górnej półce. Żeby otrzymać, tutaj właśnie zaznaczę słowo jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przede wszystkim wniosek jest poddawany ocenie punktowej. Biorąc pod uwagę, że pomysły na własny biznes, który będzie alternatywą do braku tej podstawowej formy zatrudnienia opartej o umowę o pracę, jest bardzo duży, jest blisko 500 możliwości w PKD rozpoczęcia konkretnej branży działalności gospodarczej, to co, jak Pan zaznaczył, urzędnik musi poddać wnikliwej ocenie, to kwestia, która może zostać oceniona na podstawie dokumentu. Tymi dokumentami to jest przede wszystkim wykształcenie zbieżne z przyszłą działalnością gospodarczą. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem jest doświadczenie też zbieżne z przyszłą działalnością gospodarczą. To są dwa najważniejsze elementy przy ocenie wniosku, który pozwala ocenić przy rozmowie prowadzonej dodatkowo z osobą bezrobotną, czy ona jest na tyle przygotowana do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach uzyskanych środków, że nie będzie prowadziła tej działalności gospodarczej przez minimum rok, ale że utrzyma się na trudnym rynku biznesowym przez co najmniej
no, dłuższy okres niż ten, który wymagany jest przez ustawę. I odpowiadając na drugie pytanie, wrócę do tego akcentu. To są jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. One są udzielane od 2004 roku. Ewentualnie to, co mogło się wydarzyć historycznie, to to, że osoba przed 2004 rokiem otrzymała nie dotację, w skrócie mówiąc, a pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I po rozliczeniu pożyczki osoby takie mogą być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku udzielamy prawie w maksymalnej kwocie dotacje w wysokości 23 tysięcy złotych. A no, to są wnioski, to nie jest obligo, że Urząd Pracy musi udzielić, ale wiarygodność tej działalności przede wszystkim oparta o te dwa elementy, bo pozostałe no, nie jesteśmy w stanie zanalizować dochodów, które potencjalnie każdy z nas może swobodnie wpisać we wniosek i wykazać, że dochody pozwolą na utrzymanie się tej firmy. Działalność gospodarcza rozpoczynana przez osoby bezrobotne jest o tyle istotna, że średnio trwa minimum 24 miesiące. A ten element jest o tyle ważny, że drugim czynnikiem decydującym o podjęciu takiej decyzji jest preferencyjna składka ZUS-owska, która w stosunku do osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie, jest bardzo istotna, gdyż wysokość takiej preferencyjnej składki ze składką zdrowotną jest w kwocie blisko 600 zł, a jak ja to nazywam, dorosły pracodawca płaci tą podstawową składkę blisko 1300 zł. Dziękuję bardzo. Czyli na pytania, bardzo proszę, radna pani Bogumiła Ropińska. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy są problemy z pozyskaniem beneficjentów do wielu oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej? Pytam o to jakby tu w kontekście no, problemów, które jakby docierają, że są problemy z pozyskiwaniem tych beneficjentów właśnie w sferze osób bezrobotnych. I drugie moje pytanie, chciałabym dopytać, jak wygląda kwestia zatrudniania stażystów? Czy jest to, czy wygląda to w ten sposób, że pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu pracowników? Czy stażyści mają problemy ze znajdowaniem miejsca zatrudnienia? Po prostu jak wygląda praktyka zatrudniania stażystów? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Tutaj pani radna zaczęła od trudnego pierwszego pytania, bo sytuacja na rynku pracy, nie tylko w powiecie chojnickim, ja tutaj się cieszę, że jest pozytywna, stworzyła rynek pracownika, nie pracodawcy. To, co jest widoczne, to są wydłużone procedury związane z doborem odpowiedniego kandydata w ramach zgłaszanych ofert przez pracodawców, którzy chcą jednocześnie skorzystać z programów rynku pracy. Z tych typowych programów, z jakich korzystają pracodawcy, to przede wszystkim refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, o których tutaj wcześniej wspominałem, ale też programy stażowe. I to, co jest od kilku lat, środki, jakie są dostępne na realizację licznych programów
zapisanych w ustawie o promocji, o zatrudnieniu i promocji pracy, to jest określenie pewnych cech tego beneficjenta, jak pani radna nazwała. Przede wszystkim kierujemy pomoc do osób długotrwale bezrobotnych, ale z uwagi na to, że większość środków, jaka jest do dyspozycji pracodawców czy osób bezrobotnych, pochodzi ze środków europejskich, jest troszeczkę inna wykładnia osób długotrwale bezrobotnych. Ja zawsze na spotkaniach podkreślam, że nasze społeczeństwo jest troszeczkę inaczej skonstruowane i bardziej aktywne niż społeczeństwo europejskie. Nasze społeczeństwo opiera się o aktywność, no, ta docelowa, idealna to miejsce pracy do emerytury, ale aktywność też oparta o podejmowanie prac krótkookresowych, sezonowych, co w tym momencie odcina te osoby od programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Unia Europejska określa, że osoba długotrwale bezrobotna jest nieprzerwanie przez 12 miesięcy. I znalezienie takich kandydatów w grupie aktywnych osób bezrobotnych jest trudne z uwagi na to, że podejmują prace krótkookresowe, pojawiają się w Urzędzie Pracy, znowu podejmują prace krótkookresowe. Ale też to, co jest widoczne, to podniesienie poprzeczki oczekiwań ze strony osób bezrobotnych. Proponowanie wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia, a takie jest typowe wynagrodzenie proponowane w tej pierwszej i fazie zatrudnienia, powoduje, że część osób bezrobotnych, która nie ma tego rygoru bycia nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, bądź nie pojawia się na wezwanie, bo w tym momencie to są wezwania, żeby przedstawić odpowiednią propozycję pracy, bądź odmawia podjęcia pracy zarówno u nas, nie przyjmując kierowania, bądź odmawiając w różny sposób u pracodawcy. Powiem Państwu, że tak śledząc realizację ofert pracy, to na jedno miejsce pracy, żeby skutecznie zrealizować ofertę i oczekiwania pracodawcy, musimy wzywać około 20 osób bezrobotnych. Z wysyłanych właśnie tych zaproszeń, tak może lepiej nazwijmy, stawia się połowa. Z tej połowy pojawiają się te właśnie bariery i tutaj jest ten największy problem. To, co też jest widoczne, to no, w skali tutaj miasta i gminy Czersk, w danych, jakie przekazaliśmy Państwu za rok 2016, skończyło się liczbą bodajże 1370. Spadek o blisko 200 osób w stosunku do danych z grudnia. Na dzień dzisiejszy powiem Państwu, że jest kolejny spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych i tych osób mamy 1260 na terenie tutaj miasta i gminy Czersk, ale w tej grupie 1200 osób jest blisko 250 osób, które statystycznie są osobami bezrobotnymi, ale w momencie rejestracji czy kolejnych spotkań z pracownikami Urzędu Pracy, doradcami klienta, określają, że mają bariery związane z powrotem na rynek pracy. I z tej grupy 250 osób, które określiło, że nie chce podjąć na razie pracy, większość osób określiło jako przyczynę opieka, już tutaj aż tak głęboko nie analizujemy, ale opieka nad osobą zależną bądź dzieckiem.
to w tym momencie powoduje, że naprawdę aktywnych, gotowych do podjęcia pracy na terenie Czerska jest nie 1200 osób, a 1000 osób. Ale no nie możemy w tym momencie zamykać się i musi być realizacja oferty pracy. Ten drugi temat, staże, to jest program niezwiązany z podpisaniem umowy, ale z realizacją programu stażowego, który ma na celu nabycie praktycznych umiejętności przez osobę bezrobotną, która jest teoretycznie przygotowana do pracy na danym stanowisku. I tutaj to jest jedyny program, który realizujemy. Pracodawca, składając wniosek o zorganizowanie programu stażowego, może wskazać kandydata. W pozostałych programach nie może tego zrobić, w związku z tym musi być realizacja umów, ofert zrealizowana w systemie otwartym. Program stażowy jest trzecim programem w strukturze wydatków, jakie realizujemy. Większość środków pochodzi z europejskich funduszy. W stosunku do osób młodych do 30 roku życia jest to program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. A w stosunku do osób, to jest to, co powiedziałem wcześniej, kolejna jakby kategoria i grupy osób bezrobotnych, którymi zajmujemy się, osoby powyżej 30 roku życia są uczestnikami regionalnego programu operacyjnego. I tu w programie stażowym mogę powiedzieć, że w tym roku nie wydarzy się ta sytuacja, jaka miała miejsce w ubiegłym roku. Bo w ubiegłym roku, realizując program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, on był projektem jednorocznym. Powodowało to, że musieliśmy zamknąć realizację tego programu 31 sierpnia. W tym roku program operacyjny skierowany no między innymi do osób młodych, tych do 30 roku życia, jest projektem dwuletnim, w związku z tym końcówka roku, szczególnie kiedy wrzesień jest tym miesiącem, kiedy w rejestrach pojawiają się osoby kończące praktyczną naukę zawodu, możemy zaproponować pomoc dla pracodawców, którzy myślą o już podpisaniu tej dorosłej umowy z osobą, która zakończyła u niego praktyczną naukę zawodu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna pani Lidia Kroplewska. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja mam właściwie takie jedno tylko pytanie. Czy państwo też może organizujecie spotkania z młodzieżą z gimnazjum, bo oni potem idą już do szkół ponadpodstawowych, właśnie wybierają swój zawód. Mam tutaj też w kontekście na myśli właśnie taki zawód jak sprzedawca, gdzie na rynku pracy właśnie jest to zawód, no, bezrobocie rośnie, dlatego że jest dużo właśnie wyprodukowane, w cudzysłowie oczywiście, sprzedawców. Czy też państwo organizujecie jakieś spotkanie z tą młodzieżą, ukierunkowując ją, co na rynku pracy jest nowego, jaką szkołę ewentualnie mogłaby wybrać, jakieś propozycje. Ja wiem, że szkoły mają nie otwarte, ale żeby troszeczkę tą, ze szkoły podstawowej tą młodzież też troszeczkę ukierunkować. Dziękuję, bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, jako Powiatowy Urząd Pracy od kilku lat organizujemy i realizujemy projekt Absolwent na rynku pracy, otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy. I w ramach naszych możliwości zapraszamy uczniów ostatnich roczników, ale szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w warsztatach, które odbywają się na terenie naszego urzędu w Chojnicach w sali informacji zawodowej. Powiem, że to jest
Jutro mamy zakończenie 7. edycji tego projektu. Już mamy zapisy na kolejną, 8. edycję. W tych 7 edycjach wzięło udział ponad 2000 młodzieży, która za chwilę kończyła szkoły ponadgimnazjalne i podejmowała ważne decyzje, przede wszystkim związane z dalszą karierą edukacyjną, ale nie wszyscy kontynuują i wiedza, jakie usługi mogą zostać wykorzystane, które są w Urzędzie Pracy, jest bardzo pozytywna. Ten temat, o którym Pani powiedziała, jest troszeczkę poza naszą sferą. My tak naprawdę zajmujemy się osobami, które ukończyły 18 rok życia, nie kontynuują nauki w systemie dziennym. Nauka w systemie zaocznym czy wieczorowym nie wyklucza posiadania statusu osoby bezrobotnej. Ale ten temat jakby docierania do osób młodych na dzień dzisiejszy na poziomie szkół gimnazjalnych jest istotny i tutaj większą rolę ja bym przypisał samorządom powiatowym, które na dzień dzisiejszy zajmują się tą edukacją ponadgimnazjalną, żeby skutecznie walczyć o ucznia, a uczeń to subwencja. W związku z tym takie spotkania nie tylko związane z wyborem odpowiedniej szkoły są organizowane w ramach targów takich edukacyjnych, ale tutaj jest też rola szkolnych ośrodków kariery. To funkcjonuje na terenie naszego powiatu, ale uzupełniając jeszcze tą moją wypowiedź, we wtorek uczestniczyłem w naradzie dyrektorów naszego województwa i to widzenie właśnie wchodzenia do młodzieży na tym niższym poziomie zaczyna się od struktur wojewódzkich. One mają inne przełożenie i mogą się znaleźć w innej roli na rynku pracy. I tutaj w najbliższym czasie będą przedstawiane propozycje koordynatorów poradnictwa zawodowego. Wojewódzki Urząd Pracy chce stworzyć taką platformę wymiany informacji, gdzie uczestnikami będą urzędy pracy w tym, jak powiedziałem, okrojonym zakresie, bo my bardziej musimy się zająć osobami, które się pojawiły już u nas jako osoby bezrobotne, a inne instytucje wcześniej, żeby odpowiednio przygotować młodzież do wyboru edukacji. I w tej platformie my będziemy uczestniczyć, ale przede wszystkim będą to te szkolne ośrodki kariery, centra informacji zawodowej, biura kariery i ta propozycja będzie systematycznie propozycja czy zwiększana w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. Czy inne zapytania? Bardzo proszę, radna pani Barbara Fierek. Panie dyrektorze, ja mam pytanie. Jak ocenia Pan współpracę z MOPS Czersk w ramach prac użyteczno-społecznych? Czy inne gminy prowadzą też taką współpracę z urzędem i czy to cieszy się dużym zainteresowaniem? Dziękuję. Bardzo proszę. Generalnie rzecz biorąc, ja powiem, że pozytywnie, bo realizujemy ten program, który jest programem partnerskim, gdzie osoby te w najtrudniejszej sytuacji, bo korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, mogą dodatkowo, nie tracąc pewnych świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, być
aktywnym zawodowo, wykonywanie pracy społecznie użytecznych w liczbie 10 godzin tygodniowo, 40 godzin w miesiącu, powoduje na pewne takie rozkruszenie mobilności tych osób. One mogą, to co jest też równie ważne w ich sytuacji, dodatkowo zarobić, ale też przy tej okazji wykonywać te prace społecznie użyteczne na rzecz czy osób chorych, którym trzeba pomóc właśnie nie w układzie całodobowym, ale w tym takim codziennym, zrobienia zakupów, jakiejś drobnej pomocy. Także ja wysoko oceniam ten program, który realizujemy ze wszystkimi naszymi samorządami. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach program Aktywizacja i Integracja, gdzie 10 osób właśnie z tej grupy, która korzysta jednocześnie ze wsparcia różnymi programami, jakie są w ośrodkach pomocy społecznej, uczestniczyła w zajęciach, w takich warsztatach prowadzonych przez terapeutę z ośrodka pomocy społecznej. I tutaj mieliśmy już taką ścieżkę dalszą, aktywizacyjną w stosunku do tych osób, żeby podnieść poprzeczkę ich powrotu na rynek pracy. Mieliśmy już uzgodnione roboty publiczne z Urzędem Miejskim w Chojnicach po zakończeniu tego programu, ale ośrodki pomocy społecznej realizują też własne konkursy i projekty i była, tak w cudzysłowie, walka o te osoby, czy mają uczestniczyć w systemie prac jako roboty publiczne, czy kontynuować dalszy swój rozwój oparty o już szkolenia zawodowe w tym projekcie. Ale to, co jest ważne właśnie w tej grupie osób oddalonych od rynku pracy, one muszą według mnie powracać komfortowo na rynek pracy. Nie są poprzez długotrwałe oddalenie od rynku pracy przygotowane, żeby wejść od razu z wysokiej półki do pracy, która od razu narzuca rygory czasowe, rozpoczęcia, zakończenia i dyscypliny. Także każda taka forma jest bardzo ważna na rynku pracy, a jednocześnie też przy środkach ograniczonych, bo każdy z samorządów ma różne zadania, cele dzielenia pieniędzy, to w tym momencie realizacja prac społecznie użytecznych w sposób najmniej kosztowny może poprawić pewne kwestie estetyki, posprzątania wokół szkoły, parkingu, tam gdzie właśnie są miejsca użyteczności publicznej. Dziękuję bardzo. Czy inne pytania? Bardzo proszę, radny pan Maciej Deja. Dziękuję panie dyrektorze, pytanie. Czy, tak jak pan powiedział w cudzysłowie, zapraszając te osoby do was na spotkania, otrzymujecie takie sugestie, że są pracodawcy, którzy jakby nadużywają tego, no jakby cały czas zgłaszają potrzebę przyjmowania pracowników, a później dochodzi do takich zjawisk troszeczkę patologicznych, gdzie nie są wypłacane świadczenia, bądź czas pracy jest przekraczany. I czy są jakieś sposoby walki z tym, czy macie Państwo jakiś sposób, że możecie monitorować tych potencjalnych pracodawców, którzy od Was chcą zatrudnić osoby bezrobotne? Dziękuję. Odpowiadając na to pytanie, my zgodnie z naszymi kompetencjami możemy kontrolować realizację zatrudnienia w ramach podpisanych umów.
I tutaj w każdej chwili możemy skontrolować zakresy obowiązków. Skoro dokonujemy refundacji, gdzieś współtworzymy miejsca pracy, to tutaj mamy taką możliwość. Jedyną taką instytucją na dzień dzisiejszy, która kontroluje legalność zatrudnienia szeroko rozumianą zgodnie z kodeksem pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. To, co my możemy zrobić w sensie odmowy przyjęcia oferty pracy od niewiarygodnego pracodawcy, to tylko w momencie, kiedy mamy potwierdzone jakby wyroki sądów pracy za łamanie kodeksu pracy przez pracodawcę. I w tym momencie możemy w sposób no, pewny dla nas, jako dla Urzędu Pracy, odmówić realizacji oferty zgłaszanej przez takiego pracodawcę. W innych przypadkach, o których Pan wspomina, że jest nieterminowa wypłata wynagrodzenia, że pracuje w innych warunkach skandalicznych, to jeżeli my otrzymujemy taką informację, jest to powiązane z naszą umową, to my możemy to skontrolować. Jeżeli nie, jedyną instytucją jest Państwowa Inspekcja Pracy, a my nawet wiedząc, bo no, to nie jest online wszystko załatwiane i osoby bezrobotne mając już jakby konkretnego pracodawcę, do którego wypisujemy skierowanie, on no, udziela takich informacji, że od znajomych wie, że coś tam jest tak, ale to nie jest dla nas podstawą, żeby podmówić. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Radny. A czy w takim przypadku, na przykład, jeżeli takie osoby się skarżą, że nie chcą tej oferty pracy, bo taki, jak pan mówił, może być niewiarygodny pracodawca, ale rozumiem, że pana pracownicy mogą jakby tą sugestię przekazać do powiatu? Jeżeli to otrzymamy, to na piśmie, to jak najbardziej tak. Bo generalnie chodzi mi o to, że jakby gdzieś tam od mieszkańców dochodzą do nas takie sygnały, że jakby dostają wielokrotnie ofertę pracy do tego samego pracodawcy, gdzie tam no, to jest kwestia albo miesiąca, dwóch i jakby są kłopoty z wynagrodzeniami i wtedy jakby to jest takie koło zamknięte. Czy jest jakiś sposób walki z tym, żebyśmy wszyscy jakby z tym dotrzeli? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ja otrzymam informację podpisaną przez osobę bezrobotną, że jest taka no, niejasna sytuacja w firmie, to na pewno przekażemy taką informację do Państwowej Inspekcji Pracy. Ale no, trudno opierać się o niepopartych dowodami informacja od osób. A w tym temacie no, to jest coś najważniejszego, o czym Pan powiedział. Każdy z nas chciałby mieć legalną pracę, o której ja wiem, że zaczynam o godzinie 7, kończę o godzinie 15. Wiem, że 10, 26 otrzymam wynagrodzenie. Wiem, że za nadgodziny pracodawca mi uczciwie zapłaci. Wiem, że otrzymam odzież ochronną. Każdy z nas tego oczekuje. Ale to jest przede wszystkim odpowiedzialność pracodawcy. Dziękuję bardzo. Radny pan Czesław Niedzielowski, proszę. Panie dyrektorze, odnośnie tego, co mój przedmówca powiedział, chcę powiedzieć, że ja już wiele lat temu zwróciłem uwagę w naszej filii, że wisi tam ciągle oferta zupełnie nierzetelnego pracodawcy. Ludzie pracowali po kilka miesięcy, nic nie dostali, uciekali, a on ciągle następnie. Pani z tego biura odpowiedziała mi, tak, słyszeliśmy o tym, ale nie mamy możliwości, skoro zgłasza do nas potrzebę zatrudnienia, musimy to wywiesić. To mówmy się tak, albo pan powie teraz oficjalnie nazwisko tego pracodawcy, albo po przerwie pan powie i zweryfikuje ten temat.
dobrze pan bierze, nie mogę tego zrobić. Niech pan zapyta swoich pracowników. Ale to no, nie musi pan teraz, no, może pan, skoro pan to właśnie przed chwilą na ten temat rozmawiali. Jeżeli ma pan taką... Pozostaniemy przy tym, że ja zgłaszałem taką sugestię i tyle. Na tym się skończyło. Dobrze, dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo. Czy inne zapytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny pan Krzysztof, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pana dyrektora. W tabelce na stronie 33 mamy informację struktura osób bezrobotnych według wykształcenia, wieku, stażu pracy i czasu pozostania bez pracy. Mnie niepokoi zapis pierwszej części tabelki, gdzie jest bezrobotni po ukończeniu gimnazjum. Jest to bardzo wysoka tutaj ilość, bo 363. Jedna z najwyższych, porównując do innych miejscowości, gmin. Czy w tym zakresie tutaj coś można zrobić i czy w ogóle coś się robi? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest rejestracja danych za stan. Od momentu, kiedy pojawiły się szkoły na poziomie gimnazjum, używamy zwrotu osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. My nie zmusimy nikogo, żeby dalej kontynuował edukację, kończąc to na poziomie gimnazjum. I to, co jest w tym momencie najważniejsze, to jakby podjęcie decyzji przez osobę. Są kursy, które realizowane są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, gdzie może kontynuować naukę i ukończyć szkołę zawodową, bądź w tym momencie uczestniczyć w szkoleniu, ale w szkoleniu, które daje mu tylko kwalifikacje. Podniesienie tego poziomu jest tylko związane z ukończeniem konkretnej szkoły. A na to, co pan powiedział, na bazie struktury osób bezrobotnych, tutaj tak naprawdę dominują osoby nie tylko tutaj na terenie gminy Czerwk, ale w powiecie osoby z wykształceniem zawodowym. Dziękuję bardzo. Czy inne zapytania? Nie widzę, czy pan dyrektor ze swojej strony chciałby coś przekazać Radzie bądź mieszkańcom gminy Czersk? Znaczy, jeżeli mogę skorzystać z tego, to tylko jakby dwa tematy. Mówiliśmy tutaj troszeczkę o programach stażowych. Ale od ubiegłego roku realizujemy drugi, równoległy tak naprawdę do programu stażowego, ale ważniejszy, gdyż oparty o umowę o pracę, program Wsparcie dla Młodych. W tym roku w ramach tego programu, gdzie przez 12 kolejnych miesięcy możemy refundować pracodawcy 1950 zł plus pochodno tego wynagrodzenia. Możemy skierować blisko 200 osób, które nie ukończyły 30 roku życia. O tyle jest to istotne, że ustawowo pracodawca jest związany do kontynuowania tego zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy. W związku z tym w tej grupie osób młodych do 30 roku życia ten program naprawdę jest atrakcyjny dla zarówno pracodawcy, gdyż w cyklu średnio 24 miesięcy ma w kosztach półetatowego pracownika, ale też dla osoby młodej, która już ma podpisaną umowę o pracę. To co mówiąc o pewnych jakby barierach, to w kontekście pytania tutaj o prace społecznie użyteczne, o osoby, które są w tej trudnej sytuacji i podejmują pewne ryzyka, właśnie nie do końca analizując wiarygodność pracodawcy. W
dniach 16 i 17 maja organizujemy takie warsztaty dla osób młodych, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy. Kierujemy propozycje do pedagogów szkolnych, do ośrodków pomocy społecznej, do PCPR-u, gdzie tematem będzie przede wszystkim handel ludźmi, ale też podejmowanie legalnego zatrudnienia na terenie Unii. Ale tutaj będzie to konkretna informacja przekazana przez pracowników Ambasady Królestwa Holandii. Odnośnie handlu ludźmi i zagrożeń z podejmowaniem pracy poza naszymi granicami, to będą przedstawiciele Rady, która zajmuje się pomocą, jeżeli ktoś z naszych bliskich albo my stracimy kontakt z osobą bliską poza granicami kraju. Także to takiej informacji. Bardzo cieszę się, tutaj pan przewodniczący był z powiatowych targów pracy. Powiem egoistycznie. Nie mamy się czego jako powiat wstydzić, jeżeli chodzi o naszych pracodawców, którzy funkcjonują na terenie naszego powiatu. Dziękuję bardzo za udział pracodawców z terenu Czerska. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu 7. Informacja dotycząca działalności administracji zasobów komunalnych w Czersku oraz informacja na temat bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego. Strona 36. Materiałów sesyjnych informacji państwo otrzymali. Tematem był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja chciałaby się zająć stanowisko w tym temacie? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z pani panów radnych ma uwagi, wnioski, zapytania do tego punktu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu 8. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku. Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku otrzymali państwo z materiałami na dzisiejszą sesję. Przypomnę tylko wszystkim, że Młodzieżowa Rada Miejska w Czersku działa od 2003 roku. Kadencja Rady trwa 2 lata. Rada liczy 21 członków. Są to reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Czersk. Na obecną 7. kadencję radni zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w szkołach w maju 2015 roku, a następnie w wyborach uzupełniających. Radzie początkowo przewodniczyła pani Patrycja Berlińska, a po niej do chwili obecnej pani Adriana Czapiewska. Młodzieżowa Rada Miejska podejmowała liczne inicjatywy w czasie swojej działalności. W maju bieżącego roku kończy swoją kadencję. Dlatego już dzisiaj na forum Rady Miejskiej chciałbym podziękować młodzieży za trud, zaangażowanie w pracę Rady i wszystkie liczne inicjatywy. Ustępującej Radzie życzę, aby doświadczenie zdobyte podczas działalności w ramach Młodzieżowej Rady Miejskiej wzbudziło chęć dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych ma uwagi, zapytania do tego punktu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Punkt 8 został zrealizowany przez Radę.